Mogę zmierzyć się z Krzysztofem Piekarzem. Także nie trenuję od czasu do czasu, trenuję bociany w natarciu. Tak. Proszę. Witam wszystkich, ja jestem Gamufal i witam na kanale SFD, na którym od dzisiaj będziemy się spotykali cyklicznie. W dzisiejszym pierwszym odcinku opowiem wam pokrótce trochę o sobie, co tu robię, dlaczego w ogóle tu jestem i dlaczego zamierzam zatruwać wam życie. A patrząc też na tematykę tego kanału, to pewnie możecie być zdziwieni, że widzicie na nim gościa, który ma 30 parę w bitku. Ale ja nie będę tutaj opowiadał ani o kulturystyce, ani o sportach sylwetkowych, bo nie mam szczerze o nich pojęcia. Moim konikiem są sporty walki, ja uprawiam MMA, a tam jak wiadomo, biceps trzy klata nie ma znaczenia. Tam trzeba być szybkim, precyzyjnym i dynamicznym. Także proszę, dajcie mi szansę, nie besztajcie mnie jeszcze w komentarzach. Zobaczcie, co uda nam się stworzyć na przestrzeni tych kilku tygodni i dalej oceniajcie. Dla tych, co nie wiedzą, jestem zawodnikiem Federacji Fame MMA. Stoczyłem tam do tej pory jedną walkę, wygraną w drugiej rundzie przez duszenie zza pleców. I teraz czekamy na kolejne oferty. Oprócz tego też pracuję jako model i aktor. Także bardzo mi miło was poznać na tym kanale. Mam nadzieję, że będziecie w stanie to oglądać. Tak więc jesteśmy teraz w klubie Alligatores, w którym aktualnie przygotowuję się do jeszcze nie walki, ale utrzymuję sobie formę. Ale dobrze siedzi tata, nie? Dobra. Zbroimy się i czekamy na kolejny termin. W Fejmie to jest tak, że to jest też kwestia zasięgów, wiecie. Więc można wybronić się tym, że ktoś ma za mały zasięg na przykład w social media. Ale walka to walka, no. Wszystko się może zdarzyć. Raz. No i tak, no. Mamy poniedziałek. W poniedziałki właśnie boksujemy z trenerem Arturo. Boksujemy 3 razy w tygodniu. Z uwagi na jakby dodatkowe obowiązki nie mam teraz czasu, żeby przygotowywać się w pełni. No i czekamy na walkę, bo wiadomo, że inaczej trenuje się, kiedy jest walka, a inaczej trenuje się tak dla utrzymania formy. Więc mamy nadzieję, że walka będzie jak najszybciej. Mamy też dla was mały bonusik. Najbliższa gala Fame MMA jest już za tydzień. Nie będziemy się na niej bili, ale przygotujemy dla was fajną relację. Pogadamy z zawodnikami przed, po. Pokażemy jak najwięcej kulis i mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Ja coś takiego wcześniej robiłem na swój prywatny kanał Gamufal, na który też zapraszam. A teraz zrobimy to razem wspólnie z SFD. Więc spodziewajcie się niespodziewanego, bo Fame MMA to równoległy świat. John Johnson. To są bociany w natarciu. Tak. Proszę. Bociany w natarciu. Ale niech nie zwiodą was te bocianie nogi. One naprawdę potrafią kopać. Ale to nie dzisiaj. No właśnie, kto wygra walkę wieczoru, zdaniem trenera? Moim zdaniem? No. Norman. Norman. No. Poćwiczyć. Podopieczny, więc. Podopieczny, to podopieczny, jak więc nie ma. Tak, jakby coś mówił, przegra, to ja powiedział, zawsze wygra, bo podopieczny. Oczywista sprawa. Ale moim podopiecznym nie jest. I mi się wydaje, że jednak z całą sympatią do Normana, ale chyba jednak Borys mocniej się przygotowywał. Ale to jest tylko moje zdanie. Norman, jak to oglądasz, wybacz mi. Norman, you are champ. Let's go, champ! Teraz hop. Bardzo fajne. Właśnie pracujemy dużo teraz nad zmianami tempa, nad pracą na nogach, bo to są rzeczy, nad którymi trenując jakby całe MMA, często o nich zapominamy. Zresztą poruszanie się w MMA, a w boksie jest zupełnie inne,
ale fajnie jest mieć ogarniętą tą bazę jednak, bo nogi to, jak to się mówi, jest takie powiedzenie, wilka karmią nogi. I to było fajnie pokazane teraz w walce Usyka z Joshuą, gdzie po prostu mobilnością, pracą na nogach, zmianą kątów, ograł go, no. Ograł go jak dziecko i zdobył tytuł mistrza świata. Więc wilka karmią nogi, pamiętajcie. Ja też się tego uczę, więc nie bądźcie krytyczni. To jest typowo właśnie praca na nogach bokserska. To jest olimpijski boks. Żeby wchodzić z ciosem, boks olimpijski. Taki cios jest po prostu wtedy dużo mocniejszy, jak jest dodany jakby krok z całego ciała. I po druga rzecz jest taka, że wtedy nie wpadasz z tym ciosem, nie zostajesz, nie? Jak boksujesz, to nie musisz wychodzić za tą prawą nogę, jak jesteś tak. Jak wychodzisz za tą prawą nogę, dostajesz od razu hak. I tak jest w boksie, a w MMA nie możesz stać tak, bo ta noga wtedy jest narażona na wprowadzenia, więc już musisz zmienić tą stójkę, musisz być bardziej pochylony. Ale warto... Tak, warto znać dwie podstawy. Ale ściemniaczek. A to jest... Nie? O, a tu jest... Ale ściemniaczek. Kolejny zawodnik. Tak jest. Ściemniają tylko. Tak. My tutaj trochę oszukujemy, nabieramy ludzi. A jak widać, widzicie, ludzie psioszą na freak fighterów. Proszę, chłopak to jest dwa razy dziennie, codziennie. A nawet... Także... Nie trenuję, od czasu do czasu trenuję. Czasami, raz w tygodniu. Raz w tygodniu przychodzi. Skakankę zrobi. Tak jest, 5 minut i git. No, powiem wam, że ci freakfighterzy już zaczęli poważniej podchodzić do sprawy. Jesteśmy. Nie tylko na mieście nas widać, ale też na sali. Dobra walka byłaby. Gamus, Mundrek, nie? Mundrek, no. Dobra. Chyba Mundek. Mundrek. Słuchajcie, może zrobimy taki challenge. Teraz na to wpadliśmy, że zrobimy potyczki ambasadorów na przykład. Czyli na przykład mogę zmierzyć się z Krzysztofem Piekarzem. Możemy ustawić się na sparring i na wspólny trening na siłowni, taki typowo kulturystyczny, którego ja nigdy nie robiłem, a bardzo chętnie spróbuję. A też możemy właśnie sobie też wspólnie potrenować sporty walki, czy to z Krzyśkiem, czy z innymi ambasadorami. Czy możemy zrobić na was dla was na przykład jakiś wspólny trening z Piotrkiem Pająkiem, którym jesteśmy kumplami i też walczymy w jednej federacji. To też by było fajne. Także możliwości jest dużo. Piszcie, co was interesuje, pokrosujmy te dwa światy i może powstanie coś z tego fajnego, no. Taki jest plan, więc dawajcie znać w komentarzach, czy w ogóle interesuje was taka opcja. Ja myślę, że to by było ciekawe. Krzysztof Piekarz, szykuj się. Dobra, my już jesteśmy po swoim treningu. Tak się składa, że wbił właśnie Norman Park, więc zaraz złapiemy go i pogadamy z nim o nadchodzącej walce, która już za tydzień. Zobaczymy, jakie jest jego nastawienie, czy jest gotowy i jak zaopatruje się na pojedynek z Borysem. Okay, so we're with one and only Stormy Norman Park before his upcoming bout in dirty boxing. Actually, the first dirty boxing match in Poland, I guess, right? So yeah, I've never had this fight before. One round, 15 minutes, and he will fight against Boris Mańkowski. So it's a rematch. They both met in KSW before, but in MMA fight, and this one is totally different, totally new. So emotions guaranteed, right? Interesting fight, yeah, interesting. Yeah. Lots of what can happen, what can't happen, if spots. But one thing we do know is we're going to fight this Saturday. We're going to fight. Yeah, they're going to bang for sure. That's going to be something. And how your cardio? Because like 15 minutes in a row, it's like totally different. No, it's cardio. Different. I've never did it before. I've did maybe about four times. We've sparred with changing partners a couple of times, 16 minutes, and then the last few times, 20 minutes. But we rotate every 3 minutes, rotate, change, maybe 10 second rest, go into the next 3 minutes, and I don't know. No one really knows until you're actually in the fight, but I've tried to imitate it for a while, and
a lot of my fights go the distance. Yeah. A lot of Boris's fights go the distance also. So, but with it being just a one round with no rest, there's a possibility someone can be finished. So yeah, that's it. In 1 week we'll find out who will be the first Dirty Boxing winner in Polish. In Poland actually, yeah, the first Poland, one yeah. who did it. The first one who won this match, so. Maybe the first of many, possibly. You can bet in the commentary section how it will end. We'll see, and maybe we'll do The competition? Yeah, a competition for the followers. So thank you very much, Norman. Cheers, bro. Thank you. Yeah. Take care, and we'll see each other in 1 week, actually, in Gliwice. So stay tuned and watch it. Tak więc to był nasz pierwszy taki wprowadzający vlog. Chciałem dać się wam trochę poznać, żebyście w ogóle wiedzieli, z kim macie do czynienia. No i tak jak mówiłem, ja postaram wam się pokazać tą stronę świata sportów walki i freak fightów od drugiej strony. Postaramy się pogadać z kilkoma postaciami z obu światów i po prostu sprzedać wam to, co jest najciekawsze. Dzisiaj mieliśmy okazję złapać właśnie Normana Parka, który za tydzień walczy z Borysem Mańkowskim w najbliższą sobotę na gali Fame MMA. Pokazałem wam fragmenty mojego treningu. Wyzwałem na pojedynek Krzysztofa Piekarza, tak więc Krzysztof, idziemy robić wspólnie nogi. Bocian jest gotowy, a później może zrobimy jakiś sparring w MMA. Fajnie, jakbyście też pisali, co was interesuje, postaram wam się to wszystko pokazać. No i co, dziękuję bardzo, że przebrnęliście, dobrnęliście do końca. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz pod tym filmem.